Witamy wszystkich z tej strony Tola i witam was w Don't Starve Hamlet. Zaczynam sobie tutaj dalej. I większość z was napisała, że ten pomysł z... Jak blisko tych traf? Z obozem poza miasteczkiem jest dobry. Ja myślę, że właśnie też. Zobaczymy. Zresztą to się okaże, czy jest dobry, czy nie, tak naprawdę. Że trochę trawy sobie... No, halo. To. Trawy i w sumie drewna. Kurczę, tak się zastanawiam. O! To była ta część? Nie wiem. To na razie zostawię. Chciałabym może sobie jeszcze takie normalne drzewa. Kurde, kwiatki. Nie wiem, tu pokradnę od razu. To oni mnie tutaj będą atakować, nie? To już nie będzie takie łatwe. Ale pozbieram sobie jeszcze kilka rzeczy. O! I w sumie drewno bym trochę chciała. Drzewa chciała. Bo jakąś skrzynkę bym sobie zrobiła, bo tak noszę to wszystko przy sobie. A ja nie lubię, jak to jest, tak wiecie, porzucane. Chciałabym sobie sekator też zrobić. Ale to muszę przy maszynie. Teraz jeszcze to. Teraz tak, siekiera. Zetnę sobie drzewo. Ja mam łopatę, mam łopatę. Co do tych jagód i jakby pożyczenia ich sobie, to myślę, że chyba sobie troszeczkę jeszcze zdrowie uzupełnię. Byłoby też fajnie laskę prędkości. O! No serio, ja chciałam ściąć to drzewo! No, chyba nie. Chyba nie. Wiecie co? Wiecie co? Muszę aloesu nazbierać, żeby się podleczyć. No i muszę się wypakować, bo ja mam za dużo tego wszystkiego. Kurczę. Wiecie co? Chyba wrócę i zrobię sobie ten. Zrobię sobie te skrzynki właśnie, te muteczki bym też musiała ogarnąć. Sekator. Więc tak. Ja sobie wrócę do domu. A tutaj mam bazę, dobra. Żab. Fajnie byłoby też w miarę szybko laskę prędkości ogarnąć. Te lilie ponoć też są... Czy ja mogę je tak... Żaba. Ty mi tutaj nie właś. Aha, bo ja nie mam żadnego tego... jedzenia. Wiecie co? No zrobię tę zupę, bo na razie nic innego tutaj nie mamy. Ognisko musiałabym zrobić, ale tak. Kurczę, chciałabym jeszcze tę maszynę ogarnąć. No dużo rzeczy generalnie mamy do zrobienia, ale na początek skrzynkę, słuchajcie. To położę tutaj. Oczywiście. Kot. A, ja zrobiłam linę. A linę też, bo w sumie zbroję sobie zrobię. Ja chciałam skrzynkę. Tak, skrzyneczkę może. Tutaj. Okay. Otwórz mi to. I tak, może kuperki sobie odłożymy, kubki. Potrzebowała w sumie zrobić, żeby sobie zrobić ten. Dekantor, więc to zrobimy. Resztę sobie odłożę. Okej. Okay. A co ja potrzebuję, żeby zrobić sobie maszynę, no, elektrody? 4 deski. 4 desek, zrobię jedną, ale to nic, zaraz tu pościnamy sobie. Elektrody, złoto, a ja odłożyłam złoto. Bo byłoby dobrze, wiecie co, już to sobie ogarnąć, nie? I mieć z głowy. Dwie muszę zrobić, prawda? Mam złota. Nie mam złoto, kamienia. Kamień muszę zrobić. Ja jakoś nie wiem, patrzę i nie widzę. Po prostu. Dobra, no to mamy. To mi otwórz. I ognisko. Co?
Dobra, na razie postawię tutaj. Kurczę, nie jest to jakoś. Może symetrycznie za bardzo. Ej, ryba! Ryba! Super. To zabierz. O! Muszę zaraz sobie tutaj wszystko ogarnąć w tym. To bym mogła sobie przepiec. Też, może mogłam posadzić, nie? Aloes, musimy się najeść. Znaczy najeść. Zdrowie sobie ogarnąć. To wrzucimy tutaj. Aha, no i teraz jak to wrzucę, to ja znowu będę miała zupę, prawda? Czekajcie, tutaj rośnie ta rzodkiewka, więc ją sobie wrzucę. Jak wrzucę dwie, a tu nawet jak jedną wrzucę, to może niekoniecznie. Dobra, posilamy sobie troszeczkę drewna jeszcze. Bo jakąś zbroję wypadałoby sobie ogarnąć, prawda? Patrzę mi tutaj ten hipco. tutaj. Zaraz muszę ogarnąć ekwipunek, bo mam bałagan i. No nie wygląda to za dobrze. Nie lubię tak. A już jak to złapałeś, to weź. O nie. Prawda? Wiesz co? A dałbyś mi mięso, to byłoby w sumie spoko, jakbyś mi dał. Raczej nie dam, niestety. Dobra, to sobie wykopię. Kurczę, to mi się psuje. Wiecie co? Ja to najwyżej sobie po prostu przegotuję. Bo zaraz mi się to i tak popsuje. Tu mam jakieś kwiatki. A, to mi zabiera zdrowie. No tak. Daję, tylko zabiera, spoko. Chciałabym sobie tą laskę prędkości. Tylko tak, zrobimy sobie na pewno zbroję. I może uda nam się. No chyba żart. Przestań. O nie, dziabnął, dziabnął. Świetnie, zatruł mnie. Tylko tak, to mi teraz zabierze, jak ja to zjem, chyba zdrowie? Pierogi. Pierogi. Ile mi to zabierze? A, no spoko. Powiem tak. To nie było zbyt mądre z mojej strony. Raczej. Dobra, wcinaj to. Ja. Aż tyle mi zabrało. Nie było to przemyślane. A, dobra, zapisałem. Dobra, chwila, bo tak. No jeszcze muszę ściąć sobie drewno. To było mądre, co? No ale i tak by mi zabierało zdrowie, to zatrucie, więc. Kasy też jeszcze nie mam. W sumie mogłabym to jedno wymienić, to bym miała. Ja tu po prostu balansuję na krawędzi życia i śmierci w ogóle. Aż tak to jeszcze nie miałam. Ja nie wiem. To masakra w ogóle. To nie do końca jest tak, wiecie, że ja lubię ryzyko. Aż takie. Aż takie to nie. No ale. Trochę kamienie nie odłożyłam, czy co? Dobra. Okej. To rozwalimy. Dobrze, i od razu sobie postawimy. Dobra, no i teraz, czy wystarczy mi na zbroję? Jest potrzeba. Na zbroję. A jeszcze jedną linkę. Więc ja sobie zrobię zbroję. Okej. I co? Bo tu mam jedzenie. To ja tylko sobie tu ogarnę, bo ja mam taki bałagan. Ja tak bardzo nie lubię. To schowamy. To sobie wezmę tutaj. To tutaj. To wezmę tutaj. Mam jeszcze łopatę. W ogóle tak, nie mamy drewna. Nie mamy trawy. Nie mamy kamienia. Generalnie.
Generalnie mało co mamy. No, tak to możemy podsumować w sumie. Ryba! No była ryba, chciałam rybę wziąć. O nie, no chyba żart. Dlaczego? Dlaczego tak jest? One mnie zabiją przecież, one mnie zabiją. Nie. To jest jakiś żart. Ja mam tutaj jakiegoś takiego pecha w ogóle z tym wszystkim. Nie wiem, po prostu. Spójrzmy, gdzie ja bym mogła iść się troszeczkę podleczyć. Prawe, bo myślę sobie jeszcze też zebrać. Nie chciałam tego drzewa właściwie. No dobra. Jak już wziąłeś? Trawę, trawę. Wziąć? W razie czego? Chociaż mam te moje okularki właśnie. Muszę o tym pamiętać. Ale tak czy siak nie zaszkodzi. Trochę trawy. Jaka masakra w ogóle, nie? Przecież ja tutaj zginę zaraz. Ile mi te pierogi dadzą? No chyba nie. No chyba nie. Przecież to jest jakiś żart. O co tu chodzi w ogóle? Ja tu sprawdzam pierogi. Nie wierzę w to, nie? Inne, po prostu. Nie, ja, wiecie co, ja sobie stąd pójdę jednak. O, o. Powiem wam, że jednak bezpieczniej jest tam u świnek. Tak sądzę. No tu jest jakaś masakra. Co zetnę drzewo? Jezus, już myślałam, nie? Już chciałam uciekać po prostu. Jaka masakra, nie? Boże święty. Jeszcze coś mi tu zaraz trawy wyskoczy i tyle będzie. Ech. Otwórz mi tą, Boże. Jak tak dam? Nie. Chciałabym coś jeszcze sobie dorzucić tutaj. Dobra, tam już widzę, noc idzie. Musiałabym jakieś zalesy sobie ogarnąć, ale wiecie co? Nie. Ja przez noc to sobie zostanę. Halo. Boże święty. Przecież ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja tu zaraz ginę, no nie? Jaka masakra w ogóle. To zjem to. Bo trochę się obawiam o moje życie, niestety. To mi da tylko... ten. Jedzenie. Dobra, niech się robi ten dzień. A, ja zapominam, że przecież surowy mi odejmuje. A. Masakra. A, wiecie co? Bo ja jeszcze miałam sobie zrobić jedną rzecz przecież. Ja jeszcze miałam sobie zrobić ten młotyczek. Właśnie. To zabiorę, bo może skoczymy do tej wioski. Dobra. Odłóż mi to. To miałam zabrać. Dobra. Nie, nie to chciałam. To ty mi tu. Dobra. Czekajcie, czekajcie, bo ja bym poszła... Przejdźmy się tutaj, może jakieś aloesy znajdę. Do leczenia, ale nie dostanę tego. Też nie wiem, czy aż tutaj nie wyzbierałam wszystkiego tak naprawdę. O, jest jakiś, jest aloes, dobra. Zabiorę. Szczerze, nie myślałam, że to aż tak. Nie, bo to jest kubka. Kubkę to ja bym sobie wzięła. To mogę ci zabrać, co? Dobra.
Mam ochotę już te jagody im zabrać, ale boję się, że jak mnie kurczę trafi któryś, to będzie po mnie. O, wiewiórki. Idę do miasteczka. Aha. No jeszcze pada. Żeby było miło. Co? Jest to? Tak. O, dobra. Pościnamy troszeczkę. Może jakąś kasę uda mi się zarobić. No to ja chyba mogę zebrać, co? Tak, dokładnie. No i padam. W sumie mogłabym sobie parasolkę zrobić, prawda? Bo mam kuperki. O! Kurczę. Ona mi tak głupio stoi. Dobra. Jeszcze gdzieś będę mogła coś sobie ściąć, czy nie bardzo? Żadne kupy, nic tu nie leży w ogóle. Halo. To już będzie koniec, niestety. Zbieramy sobie patyczki. To mnie zgnilizna, to też pozbieram, bo to będę miała na ogródki, jak coś. No powiem wam, że ten początek jest niezły. Normalnie balansuję tutaj na krawędzi. Proszę mi dać kasiurę. O, dziękuję. Nie, nic mnie tutaj nie interesuje na razie. Proszę się tutaj nie stresować. Ja tylko przychodzę, żeby wam nic głupiego do głowy nie przyszło czasami, co? Żeby mnie zaatakował. A, chwila, bo ty chyba. No właśnie. Mamy. Tutaj jest. Nie. Czyli tutaj już nic nie będzie. To tylko tu jest jeden ten taki do ścinania? Naprawdę? Ej, ty. Pomyślałam, że więcej trochę kasy zdobędę. Chodzą ci okularnicy. Jest to miasteczko takie, powiem wam. Średnie. Aha, przy trupku mam patyki. No spoko. Patyków mam pod dostatkiem. I tutaj już nic nie będzie. Czekajcie, jeszcze tutaj pójdę. Jest takie to miasteczko, ja nie wiem. Małe i nie ma żywych płotów do ścinania, tylko jeden. Niedobrze. Szczerze powiedziawszy. No nie, bo patrzcie, tu też będzie koniec. No nie. To już więcej nic nie będzie. Czyli tylko mamy jedne te do ścinania. To niedobrze, powiem wam. Bardzo niedobrze. Dobra, wejdźmy jeszcze tutaj zobaczyć. Czy ja coś tutaj potrzebuję? A tego na razie nie kupujemy. Nie, na razie tutaj nic nie chcę od ciebie. No i to tyle. Szczerze powiedziawszy, to tak średnio z tym miasteczkiem. Ale cóż, chyba będę powoli wracać. Teraz idzie noc. Właściwie mogłabym, przepraszam, ukraść. Nie wejdę? Kurczę, serio, takie rzeczy. Nie ma nic ciekawego tutaj dla mnie. Na razie trochę szkoda mi tej kasy wydawać. Może jeszcze się ogarnę, jeśli chodzi o to zdrowie. Tylko te jagody właśnie.
Przyznam szczerze, że przydałyby mi się, dlatego że no miałabym krzaczki, tak? O, czekajcie, bo tu jeszcze coś mamy. Gdzie jest ten mój support? Ale tylko to jest do ścinania, to jest bardzo mało. No nie fajnie. Przyznam szczerze. O! Tak to wywalę. Tutaj jest ten strażnik. Tutaj. Mam nadzieję, że dwóch się na mnie nie rzuci, co? Co ty? Dobra. Nie! Dobra. Bo on tak wiecie, walnie i odskakuje, nie? Więc to jest tyle dobrze. No chodź. Wolę jednak dostać z pochodni, jakby co, a nie z tej ich broni. A? O, skończyła mi się łopata. No, walnij sobie. Dobra, mamy. Kurczę, tylko że zaraz będzie noc. Okej. Okay. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby w tych okularach się tu z nim ganiać. Co jest? Myślałam, że coś ci się stało, że mnie nie gonisz. No, chodź. Dobra. Normalnie. Misję jagody, o. Dobra. Ostatnie tu u ciebie. Okej. Okay. Dobra, więc ja na razie sobie ciebie tutaj zostawię, wiesz? Będziesz mnie tak gonił cały czas? Czy wy się przyłączycie do niego? Czy... Dobra, wiecie co? Chciałabym sobie może drzewo. O nie, wiewiórka. Ona mi tu ukradnie. Fuck! No i patrzcie, no. Czy ja bym mogła... Wiecie co? Postawię sobie jedną. Proszę bardzo. Może mi tutaj któraś wpadnie, co? Wpadnie któraś, czy nie bardzo? O, patrzcie, ta wlazła mi tu na drzewo, nie? Ale dobra, zacznijmy to. Mam 12 krzaczków, więc nie jest tak źle. A, kurczę, totalna. Jestem przemoczona. Dobra, na razie tam idę do miasteczka, idę się wysuszyć. To pułapka niech na razie może, chociaż... Byłoby fajnie jakieś mięsko zdobyć. Do wypełnienia. Pięknie. Aha. To mi zabierze zdrowie, co? Nie, jakby nie. No. Idziesz tam? Do pułapki? Nie idziesz. To ja sobie ją przestawię może tutaj. No halo. Okej. Okay. Muszę ją zabić. No, nie wiem. Nie wygląda to najlepiej, no ale idę, bo muszę się wysuszyć. Domo, czekajcie, gdzie jest mój dom? Iść na dół. Ja się tu zapuściłam w te wiewiórcze... Wiecie co? Ale nie. Nie będę teraz ryzykować, dlatego że jednak... Jak oni będą z pochodnią, to myślę, że będzie lepiej. A nie tak.
Dobra. Czekaj, co? Dobrze idę? Dobrze. Mam nadzieję, że tych skorpionów tutaj nie będzie. I że mnie nie zabiją, bo jaka jest. Okej. No, teraz będziesz mnie zapisywać. Szybko, chodź, idziemy się suszyć. Okej. To wrzucimy do garnka. Pierogi. I w sumie tak, te trawy to ja bym chyba sobie stąd tutaj generalnie zabrała. Tak. W sensie łopatą. Teraz zobaczycie, by tutaj te krzaczki sobie położyć. Albo może gdzieś tutaj z boku. To też z tym zabiorę. Będzie do palenia. Albo to sobie tutaj posadzić gdzieś bliżej, w sensie. O. No i moje krzaczki. To jeszcze to wezmę. Troszeczkę tutaj przeszkadza. Tu posadzimy. Dobra. O nie, żadne halucynki. Nie chcę halucynku. A? Staram się to robić prosto, ale. Ale nie wiem. Ja bym może sobie tego moda wziąć, wiecie, na. No, halo, ostatni. A te kratki takie, nie? Nie tak. No, weź mi to. No, niestety wszystkich nie nawiozę. Ale to nic. No dobra, na razie tyle. Weź mi to, okej. No tutaj będę miała sobie do palenia. Tak. Ile to mi daje? Jak najgorzej. To będzie do sprzedania. No i dobra, ale myślę, że tutaj sobie skończymy. Tak naprawdę. Powiem wam, że jakaś masakra, nie? Że znowu prawie zginęłam. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Zapowiada się w ogóle nieźle. O, będę musiała z tym młoteczkiem iść tam porozwalać. To mi tutaj się nie zapali. Dalej to tutaj, o, jakoś dam. Wolę nie ryzykować tak naprawdę. Także cóż, moi drodzy, oczywiście liczę na wasze porady. Jak najbardziej. No i kurde, muszę jakoś się ogarnąć z tym zdrowiem i tak nie ryzykować, bo. No już prawie zginęłam. Tak. Nie wiem, ile ta seria potrwa, zobaczymy. Ale dobrze, moi drodzy, żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!